Pozytywnie oceniam swój przejazd, nie ustrzegłem się jakichś tam delikatnych błędów, ale z tego co widziałem, to przy moim nazwisku już widnieją literki SF, czyli semifinal, więc jesteśmy na dzisiaj załatwieni, można tak kolokwialnie powiedzieć, i oczekuję na jutro, kiedy będę dalej występował. Zawsze to jest miło wrócić na tor, którym się od małych lat tak naprawdę trenuje i na którym się zęby zjadło. Po udanych igrzyskach w tamtym roku europejskich cieszę się, że Puchar Świata zawitał znów do Krakowa i zawsze to przyjemność pływać u siebie. Zawsze się cieszymy, aczkolwiek staramy się traktować ten etap jako taki po prostu krok w stronę dalszych zawodów i po prostu pomyśleć, o, okej, udało się, siąść sobie z trenerem na analizę, zobaczyć, jakie błędy popełniliśmy, ponieważ większość z tej trasy zostanie na jutro i po prostu trzeba się skupić na tym, co będzie dalej. Znamy tutaj każdą falkę i mieliśmy tutaj bardzo ciężkie kwalifikacje na początku roku, także jesteśmy przetestowani na wszystkie możliwe sposoby. Myślę, że no, nic nas nie zaskoczy, aczkolwiek no, jest to piękno i minus tego sportu, że nie zawsze wszystko jest bardzo przewidywalne i nawet w najlepszej formie i nawet na torze, w którym nie wiem, pływało się od dziecka, można popełnić ten błąd i nie ustrzec się no, słabszego czasu, ale myślimy pozytywnie i myślę, że to jest nasz duży atut, że jesteśmy u siebie w domu.